terminal LNG imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu to popularnie określany jako gazoport polski terminal przeładunkowy i regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu. Położony jest w prawobrzeżnej części miasta, w Warszawie, na Wyspie Woli, nieopodal najwyższej na polskim wybrzeżu Bałtyku latarni morskiej. Pierwszy gazowiec wpłynął do niego 11 grudnia 2015 roku, a operatorem terminala jest spółka Polskie LNG. Powstanie terminalu LNG pozwoliło na odbieranie skroplonego gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie, co przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Decyzja o budowie gazoportu zapadła już w 2006 roku. Budowa terminalu LNG została uznana przez Radę Ministrów za inwestycję strategiczną dla Polski. Obecna zdolność regazyfikacyjna terminalu wynosi 5 miliardów normalnych metrów sześciennych rocznie. Na terenie terminalu zlokalizowane są także dwa kriogeniczne zbiorniki do procesowego magazynowania LNG o pojemności 160 tysięcy metrów sześciennych każdy. Spółka realizuje obecnie program rozbudowy terminalu LNG, który składa się z czterech elementów. Dodatkowej instalacji regazyfikacyjnej zwiększającej nominalną moc regazyfikacyjną terminalu trzeciego zbiornika LNG, zwiększającego elastyczność pracy instalacji terminalu LNG oraz zapewniającego optymalną zdolność procesową składowania surowca. Instalacji przeładunkowej LNG na kolej, rozszerzającej zakres świadczonych usług o możliwości załadunku kontenerów ISO i cystern kolejowych oraz umożliwiającą dotarcie do nowych potencjalnych klientów. Dodatkowe nabrzeże statkowe, które umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i usługę bunkrowania. 29 kwietnia wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał decyzję zezwalającą na lokalizację inwestycji pod nazwą budowa zachodniej estakady przesyłowej LNG wraz z budynkiem podstacji elektrycznej. Decyzja ta pozwoliła na złożenie przez inwestora Polskie LNG SA wniosku o pozwolenie na budowę estakady przesyłowej pod instalacje niezbędne do obsługi trzeciego zbiornika magazynowego zwiększającego moc regazyfikacyjną świnoujskiego terminalu do 10 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Kluczowym elementem inwestycji jest żelbetonowa estakada, która będzie połączona z estakadą biegnącą od pomostu załadunkowego na nowym nabrzeżu. Estakada prowadzi do punktów włączenia rurociągów technologicznych części morskiej z częścią lądową. Budowa estakady pozwoli na uzyskanie niezależności nowego nabrzeża i trzeciego zbiornika od istniejącej części technologicznej terminalu. Oznacza to, że terminal LNG imienia Lecha Kaczyńskiego zyska nowe funkcjonalności i trzeci zbiornik. Pozwoli to dysponować zapasami zgromadzonymi w zbiornikach z zyskiem dla operatora. Okazuje się, że ten opis nie może być przyjęty. Znowu mam to samo. Film nie może być zapisany. Brawo. Cenzura na całego. Zmienię opis. Zobaczymy, co będzie. Damy opublikuj i co? Spróbuj jeszcze raz. Znamy. Za 7 sekund to już jakaś nowość, nie za 5. Dobra, bawmy się dalej.
Proszę, znowu nie może być zapisany. Brawo! A nie, zapisano zmiany. No coś takiego. Poszli po rozum do głowy. No to w takim razie zjedziemy niżej i dodamy właściwą miniaturę, no bo przecież to jest kpina, a nie miniatura. Dobrze, mamy to. I playlisty mamy. A czemu nie publiczny? Publiczny, natychmiastowa premiera, gotowa. Zapisz. Zapisano zmiany. No coś takiego. Brawo. No to czeka Was miła niespodzianka. Ten nielubiony tekst. Nie będę się chwalił. To ja tyle. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa w cotygodniowym felietonie. Głos Polski, Szanowni Państwo, zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. To bardzo szczególny dzień, przywracamy wtedy pamięć o naszych bliskich. Ale też przywracamy pamięć o polskich bohaterach, o tych wszystkich Polakach, którzy ponieśli śmierć, broniąc ojczyzny, pracując dla ojczyzny, budując Polskę, budując naszą tożsamość narodową. O tych, którzy zginęli w ludobójstwie katyńskim. Ale pamiętamy także o tych, którzy zginęli w zbrodni smoleńskiej. Pamiętamy o panu prezydencie Lechu Kaczyńskim, o panu prezydencie Kaczorowskim, o żonie prezydenta Kaczyńskiego, o wszystkich dowódcach rodzajów sił zbrojnych i szefie sztabu generalnego, którzy polegli nad Smoleńskiem. I pamiętamy też o tej formule straszliwej, która po dzień dzisiejszy nas upokarza, że wtedy, kiedy zbrodnia katyńska była zakłamywana, wtedy, kiedy ci, którzy mówili prawdę o zbrodni katyńskiej, byli wsadzani do więzienia, kiedy byli przeklinani, kiedy byli traktowani jako ludzie, którzy są gotowi być karani. A pamiętam to jako ówczesny uczeń szkoły. Dzisiaj ten sam model, ten sam sposób działania wraca w sprawie zbrodni smoleńskiej. Tak jak przez blisko 60 lat nie można było publicznie mówić o zbrodni katyńskiej, o ludobójstwie katyńskim. Tak jak Rosjanie kazali i niestety niektórzy nauczyciele to robili i niestety dziennikarze to także robili i niestety to także oficjalni przedstawiciele państwa to robili, że to nie Rosjanie zamordowali Polaków w Katyniu, że to nieprawda. Ba, była nawet specjalna komisja, która gwarantowała, że nie, to nie jest prawda, to nie Rosjanie są za to winni. Ten sam model. Formacja prorosyjska dzisiaj powtarza w sprawie zbrodni smoleńskiej, ukrywając prawdę o tej zbrodni, upowszechniając propagandę, która broni Putina, która broni strony rosyjskiej. Pamiętajmy o bohaterach, którzy polegli nad Smoleńskiem. Prezydent rzeczywiście chciał, żeby lecieć do Tbilisi. Był z tym problem, dlatego polecieliśmy do Azerbejdżanu. Panie premierze, zwracam się do pana z prośbą o natychmiastowe rozwiązanie podkomisji smoleńskiej i ukaranie tego kłamcy smoleńskiego za fałszerstwa dokumentów. A do pana, panie Kaczyński, ja tylko mam jedno pytanie. Jak pan może patrzeć w lustro po tym, jak pan na tragedii zrobił politykę, na trumnie brata, bratowej, waszych przyjaciół i mojej matki zbudował imperium kłamstwa, które pozwoliło wam
które pozwoliło wam przejąć władzę. Jak panu nie wstyd, panie Kaczyński, doprowadzić do podziału pani poseł. I robić czystą politykę. Pani robić poseł. Czystą politykę. Pan czego? Się śmieje. Hańba pani panu. Poseł. Hańba na wieki. Pani marszałek, Wysoka Izbo, kłamstwo smoleńskie wyniosło was do władzy. Zniszczyliście zaufanie do instytucji państwa w ten sposób, że wykorzystaliście je do uwiarygodnienia fałszerstw komisji pana Macierewicza. Podnosząc kłamstwo smoleńskie do rangi doktryny państwowej, ośmieszyliście Polaków za granicą i najważniejsze, oszukaliście, podzieliliście i zawiedliście Polaków. I to wszystko nie zostało wymyślone na Łubiance ani siedzibie GRU. To zostało wymyślone na Nowogrodzkiej. Nie potrzeba było Rosjan, aby zabić państwo polskie. Wystarczyliście wy. Podzieliliście Polaków, a dziś Polacy się jednoczą, aby za rok wystawić wam rachunek. Panie pośle, z pewnością będzie wystawiony właściwy rachunek. Panie Kaczyński, ja tylko mam jedno pytanie. Jak pan może patrzeć w lustro? Po tym, jak pan na tragedii zrobił politykę, na trumnie brata, bratowej, waszych przyjaciół i mojej matki, zbudował imperium kłamstwa, które pozwoliło wam przejąć władzę. Jak panu nie wstyd, panie Kaczyński, pani poseł. Doprowadzić do podziału pani poseł. I robić czystą politykę. Pani robić poseł. Czystą politykę. Pan czego? Się śmieje. Hańba pani panu. Poseł. Hańba na wieki. Wybuch termobaryczny tlenku etylenu to najważniejsze ustalenie po 6 latach pracy podkomisji smoleńskiej, badającej katastrofę prezydenckiego Tupolewa sprzed 12 lat. Był wybuch w lewym skrzydle kontynuacją. Była następna eksplozja w Centropłacie, kilkanaście metrów nad ziemią. By około 100 metrów w takiej odległości przed słynną złamaną brzozą miało według Antoniego Macierewicza dojść do wybuchu. Samolot nie uderzył w brzozę. W tym skrzydle znajdują się fragmenty brzozy. W brzozie fragmenty skrzydła. Były zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji, która ponad 10 lat temu badała katastrofę smoleńską, przypomina, że nikt z podkomisji Antoniego Macierewicza nie był na miejscu wypadku. Przede wszystkim ten wybuch nagrałby się na zapisach rejestratorów dźwięku, byłby słyszany przez załogę. Według podkomisji ten ostatni dźwięk na nagraniu z kokpitu to właśnie wybuch. Potwierdzać to ma zestawienie z dźwiękiem eksperymentalnego wybuchu. Dowodem na zamach mają być też ślady materiałów wybuchowych na szczątkach samolotu, co miały potwierdzić zagraniczne ekspertyzy. RDX, trotyl, pentryt. Tę sprawę między innymi na podstawie przeprowadzonych 6 lat temu ekshumacji bada prokuratura, ale według rodzin ofiar za wcześnie na jakiekolwiek wnioski. Prokuratura nie może powiedzieć niczego na podstawie śladowych niskoenergetycznych materiałów wybuchowych. Właśnie ta wstrzemięźliwość prokuratury jest zdaniem opozycji najlepszą recenzją raportu podkomisji. Nie mamy po tym dzisiejszym także show pana posła Macierewicza żadnych twardych faktów. Jedyną chyba wytłumaczalną tezą jest właśnie ta, która mówi, że doszło do zamachu. Według komisji Jerzego Millera przyczynami katastrofy były błędy rosyjskich kontrolerów, ale przede wszystkim błędy pilotów. Rain ahead. Piloci Tupolewa mieli we mgle zejść za nisko. Nie zareagowali na sygnały systemu TAFS, który ostrzega przed zderzeniem. Podkomisja tę wersję odrzuca. Nie pełnił swojej roli, ponieważ nie mógł w żaden sposób rozpoznać lotniska. Lotniska Smoleń rzeczywiście nie ma w bazie danych lotnisk systemu TAFS, co nie znaczy, że system ten nie będzie generował ostrzeżeń. Według podkomisji Antoniego Macierewicza ładunek wybuchowy mógł zostać zainstalowany w czasie przeglądu samolotu w Rosji. A do pana, panie Kaczyński, ja tylko mam jedno pytanie.
Jak pan może patrzeć w lustro? Po tym, jak pan na tragedii zrobił politykę, na trumnie brata, bratowej, waszych przyjaciół i mojej matki, zbudował imperium kłamstwa, które pozwoliło wam przejąć władzę. Jak panu nie wstyd, panie Kaczyński, doprowadzić do podziału pani poseł. I robić czystą politykę. Pani poseł. Czystą politykę. Pan czego? Się śmieje. Hańba pani panu. Poseł. Hańba na wieki. Antoni Macierewicz okłamał polskie społeczeństwo. Jest kłamcą. Wmówił im, że... Wmówił polskiemu społeczeństwu, że w Smoleńsku wybuchła bomba. Pominął wszystkie te dowody, które ma od przynajmniej 2 lat, które wskazują, że mogło tam dojść do zwykłej katastrofy. Wybiórczo stosował materiał dowodowy, a prawo mówi wyraźnie, że wyjaśniając tą katastrofę, powinien stosować i korzystać ze wszystkich dostępnych dowodów i materiałów. Tak mówi prawo, które powołało tą podkomisję. Ma raport przygotowany przez badania, przygotowane przez amerykańską firmę zajmującą się katastrofami lotniczymi. I co? Wyciął fragmenty, które mu pasowały i włożył do swojego raportu, który nie jest raportem końcowym, bo nie podpisały go wszystkie osoby. To też pokazałeś w swoim filmie. Tak, oczywiście. My zaznaczmy, że nie chodzi tylko o ten amerykański raport, prawda? Tych dokumentów jest znacznie więcej. Wszyscy skupiamy się na tym raporcie, dlatego że ja zastosowałem w swoim materiale wiele cytatów z tego raportu. No ale przecież Antoni Macierewicz nie ukrył tylko tego raportu, ale też kilka europejskich analiz znanych badaczy katastrof. Ukrył własne zdjęcia z własnych badań, zdjęcia z eksperymentów. Wszystko to, co nie pasowało do tezy o zamachu, to zostało ukryte. No a jeśli już pytasz o ten amerykański instytut, no to jednoznacznie z tej pracy, której Antoni Macierewicz nie pokazał, wynika, że Amerykanie nie potwierdzają tezę o wybuchu i eksplozjach na pokładzie Tupolewa. Z tego raportu wynika, i to sugerują nam Amerykanie, że zwykła katastrofa była możliwa. To ja ponawiam pytanie. Kim jest Antoni Macierewicz? Pytanie do redaktora Piotra Świerczka, który siedzi na ogonie Antoniemu Macierewiczowi od 2010 roku. Antoni Macierewicz jest manipulantem. Dlatego, że nie mówi ludziom prawdy. Wybiera z tego wszystkiego, co zgromadził, to, co pasuje mu do tezy o eksplozji, o zamachu. Nasz materiał nazwaliśmy Siła Kłamstwa. I to jest mocny tytuł. Dlatego, że to, co politycy PiS przez lat lansowali jako kłamstwo smoleńskie, to hasło obróciło się przeciwko nim. Okazuje się, że w tej sprawie kłamstwem obciążeni są ci, którzy mówili o bombach i wybuchu. A do pana, panie Kaczyński, ja tylko mam jedno pytanie. Jak pan może patrzeć w lustro? Po tym, jak pan na tragedii zrobił politykę, na trumnie brata, bratowej, waszych przyjaciół i mojej matki, zbudował imperium kłamstwa, które pozwoliło wam przejąć władzę. Jak panu nie pani wstyd, poseł. Panie Kaczyński, pani poseł. Doprowadzić do podziału pani poseł. I robić czystą politykę. Pani robić poseł. Czystą politykę. Pan czego? Się śmieje. Hańba pani panu. Poseł. Hańba na wieki. 10 kwietnia 2010 roku samolot Tu-154 mógł 7-krotnie uniknąć katastrofy. Jednak łamiąc wszelkie procedury, kontynuował tragiczny lot. Dlaczego? Dlaczego żeśmy nie polecieli do Tbilisi? Po powrocie do kraju wprowadzimy porządek w tej sprawie. Tak naprawdę nie ma problemu dotyczącego jakichś strasznych zagrożeń bezpieczeństwa. Niestety były straszne zagrożenia. Kilkanaście miesięcy później Władysław Stasiak zginął w katastrofie smoleńskiej. Jesteśmy tutaj po to, żeby wyrazić całkowitą solidarność. To były przejmujące słowa, ale najpierw prezydent Lech Kaczyński zrobił awanturę pilotowi. Dlaczego żeśmy nie polecieli do Tbilisi? Po powrocie do kraju wprowadzimy porządek w tej sprawie. Poszło o to, że kapitan samolotu nie chciał lądować pod ostrzałem. To było niebezpieczne. Trwały działania wojenne. Na Gruzję napadła Rosja. Prezydent rzeczywiście chciał, żeby lecieć do Tbilisi. Był z tym problem, dlatego polecieliśmy do Azerbejdżanu. Stamtąd Lech Kaczyński pojechał samochodem do Gruzji, ale nie ukrywał niezadowolenia.
Z dnia na dzień pilot został wrogiem PiSu. A wszystko dlatego, że zadbał o bezpieczeństwo prezydenta i kilku zagranicznych przywódców na pokładzie. Poseł Przemysław Gosiewski sugerował, że pilot jest tchórzem, który nie wykonuje rozkazów. Poseł Przemysław Gosiewski zginął w katastrofie smoleńskiej. Wdowa po nim, posłanka Beata Gosiewska z PiS, domaga się za to gigantycznych pieniędzy ze Skarbu Państwa. Kolejny poseł PiS, Karol Karski, doniósł na pilota do prokuratury. Poseł Karski miał szczęście. Przeżył. Nie wsiadł do samolotu z prezydentem. Incydent gruziński był ostatnim ostrzeżeniem losu dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Lekceważenie procedur i wyzywanie pilotów od tchórzy musiało się skończyć katastrofą. A do pana, panie Kaczyński, ja tylko mam jedno pytanie. Jak pan może patrzeć w lustro? Po tym, jak pan na tragedii zrobił politykę, na trumnie brata, bratowej, waszych przyjaciół i mojej matki, zbudował imperium kłamstwa, które pozwoliło wam przejąć władzę. Jak panu nie wstyd, panie Kaczyński, pani poseł, doprowadzić do podziału pani poseł, i robić czystą politykę. Pani poseł. Czystą politykę. Pan czego? Się śmieje. Hańba pani panu. Poseł. Hańba na wieki. Ta umowa, która została brutalnie przez komunistów podeptana. Naród był zdradzony. I przeciwko temu protestował. Proszę Państwa, jeżeli zawarliśmy umowę, a zawarliśmy umowę, to trzeba tej umowy dotrzymać. Jeżeli my nie będziemy dotrzymywali umów, to inni z nami umów też nie będą dotrzymywali. Jeżeli my będziemy dotrzymywali umów, to zawsze będziemy mogli powiedzieć spokojnie, my umów dotrzymujemy. Jesteśmy solidnym i honorowym państwem, jesteśmy solidnym i honorowym społeczeństwem, a przede wszystkim odpowiedzialnym. Jeżeli co do czegoś się umawiamy, to tego przestrzegamy. Proszę państwa, kolejne minuty wielkiej gry poświęcimy mistrzowi Belcanta, czyli Donizettiemu. Panie mecenasie, proszę o pytanie. A do gry zapraszam panią Marzenę Kamolibię. Prosimy bardzo. I pana Leszka Bukowskiego. Witamy państwa. Pani Marzena mieszka w Gdańsku. Z wykształcenia jest pani ekonomistką. Proszę jeszcze powiedzieć, gdzie pani pracuje. Pracuję jako programista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku. Dziękuję. Pan Leszek Bukowski, o ile dobrze pamiętam, mieszka we Wrocławiu. Jest pan z wykształcenia inżynierem elektrykiem. I też moje pytanie takie samo. Gdzie pan pracuje? Pracuję w Komendzie Rejonowej Policji Wrocław Fabryczna, jestem policjantem. Dziękuję, proszę nałożyć. Pierwsze pytanie ilustrowane muzyką. Proszę posłuchać głosu Zdzisławy Donat i powiedzieć, co śpiewa słynny sopran. Proszę o muzykę. To chyba nie. Pan Leszek odpowiada. Czy ja mogę prosić o powtórzenie? Tego fragmentu. Tak jest. Prosimy więc jeszcze raz ten sam fragment. Proszę, panie Leszku. A pytanie brzmi z jakiej opery, tak? Tak. Co śpiewa słynny sopran? Tak brzmi dokładnie. Przypuszczam, że jest to jedna z arii z opery Linda z Szamoni. Pani Marzena? Był to fragment z Lucy z Lammermoor. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Panie Leszku, Łucja z Lammermoor, scena obłąkania Łucji, czyli ma pan pierwszy błąd i czytam następne pytanie.
Dwa lata przed śmiercią Donizetti został umieszczony w zakładzie dla obłąkanych. Kilka miesięcy wcześniej jego stan zaniepokoił lekarzy. We wrześniu 1845 roku Donizetti tak pisał do swojego przyjaciela. Jakiekolwiek wzruszenie jest mi zabronione. Miałem pisać 4 opery, ale wszystko musiałem odłożyć. Proszę podać tytuł przynajmniej jednej opery projektowanej przez Donizettiego w latach 1844-45, a nigdy nie napisanej. Pani Marzena. Pan Leszek. Chodzi tu o jaki przedział czasowy? 844-45. Opery planowane, ale nigdy nie napisane. Chodzi na przykład o operę Joanna Szalona. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Pani Marzeno, Joanna Szalona, honor zwycięża miłość. Czyli mają Państwo po jednym błędzie. I następne pytanie ilustrowane muzyką. Z kolei zabrzmi głos Luciana Pavarottiego. Proszę rozpoznać, co śpiewa wielki tenor, a ja proszę o muzykę. Pan Bukowski odpowiada. Była to aria Tonia z pierwszego aktu Córki Pułku. Bardzo dobra odpowiedź. Pani Marzena. Aria Tonia z Córki Pułku. Wyśmienicie. Dziękuję bardzo. Partię sopranową, jednej ze swoich oper, skomponował Donizetti dla głosu wielkiej gwiazdy Giulia Grisi. Proszę podać tytuł tej opery, pani Marzeno. Partia sopranowa. Pan Leszek. Chodzi tu o dopisaną arię Lindy z Chamonix pierwszego aktu. Chodzi o przedstawienie w Teatrze Włoskim w Paryżu w dniu 17 listopada 1942 roku. Nie, proszę pana. Don Pasquale. Czyli mają państwo w tej chwili po 2 błędy, ale ja tutaj dostaję sygnały i to dość rozpaczliwe od kolegów, że niestety grę muszę przerwać, bo czas przeznaczony na dzisiejszy program już dobiegł końca. Czyli jest to zgodne z regulaminem. Rozpoczną państwo ze swoimi błędami, czyli 2. Każdy z państwa ma po 2 błędy na koncie i rozpoczniemy dalej pojedynek, a o terminie to porozmawiamy już po programie. Czyli na razie dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Nie sposób zapamiętać tytuły wszystkich oper, 70 oper Donizettiego. Ale jeden tytuł jest nam, Polakom, szczególnie bliski, gdyż jest identyczny tytułem opery Stanisława Moniuszki. I chociaż te dwie opery zostały napisane w odległości czasowej 40 lat, to przecież do tego samego tekstu i dramatu de la Vigna z 1818 roku. O jaki tytuł chodzi? Paria. Dziękuję, Paria. I czytam na... Donna è mobile, qual piuma il vento, muta da tempo di pensiero. Sempre ora mobile, la già triofito, il bianco e il rito è menzognero. La donna è mobile, qual piuma il vento, pensiero, pensiero, oh,
vampira mal kaufen soll. Ur meinem Fantasy war ich da pieno, wie du verfahren, lieb amor. La donna e matti, umowa, która została brutalnie przez komunistów podeptana. Naród był zdradzony i przeciwko temu protestował. Proszę Państwa, jeżeli zawarliśmy umowę, a zawarliśmy umowę, to trzeba tej umowy dotrzymać. Jeżeli my nie będziemy dotrzymywali umów, to inni z nami umów też nie będą dotrzymywali. Jeżeli my będziemy dotrzymywali umów, to zawsze będziemy mogli powiedzieć spokojnie, my umów dotrzymujemy. Jesteśmy solidnym i honorowym państwem, jesteśmy solidnym i honorowym społeczeństwem, a przede wszystkim odpowiedzialnym. Jeżeli co do czegoś się umawiamy, to tego przestrzegamy. A teraz udokumentuję, na czym polega ta cenzura internetu. Popatrzmy, mamy teraz godzinę 20:19 dnia 2 stycznia 2023 roku. I chodzi tutaj o zakreślony tekst, który nazywa się ten plik opis do 17 części oszustw urzędników, a 12 to dotyczy już kolejnej części dotyczącej kłamstwa smoleńskiego. Tu jest końcówka tego pliku. No, nawet przeczytam końcówkę. Nawet użył sformułowania, że nie ja pierwszy, ani ostatni potknąłem się na tzw. kobietologii, tylko w teleturnieju Życiowa Szansa wygrałem i to nagranie ma obecnie 40 809 wyświetleń, a może wreszcie coś drgnie w mojej sprawie i chociaż nowy rok będzie dla mnie i moich bliskich szczęśliwy. Czas najwyższy zakończyć tę kompromitację naszego państwa. Była umowa. Pozdrawiam, życzę wszystkim wszystkiego najlepszego w nowym roku. Leszek Bukowski z Wrocławia. No to teraz kopiujemy ten plik. No i wejdziemy. O, i widać tutaj moje filmy ostatnio udostępnione. Czyli widać, że w dniu 31 grudnia udostępniłem już 17 część największych oszustw teleturnieju Wielka Gra i widać, że opis wszedł, udostępniony przeze mnie dzisiaj film i tak dalej. Ale udostępniony w dniu 28 grudnia film Oszustwa urzędników, część 17, kłamstwo smoleńskie, no tam było w rozwinięciu 12, no ale zaraz zobaczymy w pełnym brzmieniu. Opisu nie ma. Tak samo tutaj. Wielka gra, największe oszustwa. To był plik zapisany 27 grudnia. Film zapisany, udostępniony 27 grudnia. No i też opis jest. Dopiero dzisiaj udostępniłem nagranie specjalnego wydania Wielkiej Gry i tak dalej. No i teraz wejdźmy w ten. No, wchodzimy. No i widać, że nic nie ma. To ja spróbuję teraz to wkleić. Gdzie jest wklej? O, nie ma. To jeszcze raz. No jest wklej. Wklejamy. Spójrzmy, jak to się zaczyna. Co tak beznadziejnie to idzie.
O, i jest początek tego opisu. Warto obejrzeć i tak dalej, bo ja przy okazji nawiązuję do udostępnianych przeze mnie wielkich gier. Tutaj chodzi konkretnie o wydanie specjalne, akurat był jubileusz, nagranie 25 grudnia 1983 roku. No ale wróćmy do meritum. Jak się zaczyna opis do tego filmu? Już tradycją staje się, że kolejne największe święta, czyli Boże Narodzenie i Wielkanoc, wszystkie pozostałe oczywiście również, są dla mnie i dla mojej rodziny, a także dla tysięcy pozytywnie zweryfikowanych w lipcu 1990 roku funkcjonariuszy smutne. I tak dalej. Końcówkę już czytałem, ale dojdźmy do tego, że to jest ten sam plik, a nie jakiś inny, że ja tu żadnych machlojek nie robię, zresztą po co? O, i widać. Ta końcówka. No, na przykład tutaj czytamy. Tylko w teleturnieju Życiowa Szansa wygrałem i to nagranie ma obecnie 40 809 wyświetleń. A może wreszcie coś zgnie w mojej sprawie i chociaż nowy rok będzie dla mnie i moich bliskich szczęśliwy. Czas najwyższy zakończyć tę kompromitację naszego państwa, bo przecież była umowa. Pozdrawiam, życzę wszystkim wszystkiego najlepszego w nowym roku. Leszek Bukowski z Wrocławia. Proszę zwrócić uwagę na ilość znaków. Limit wynosi 5000, a ja wykorzystałem o 2 mniej. No i teraz próbuję zapisać. Zapisujemy. I co się dzieje? Będzie mnie cały czas odsyłał. Spróbuj za 5 sekund, spróbuj za 5 sekund. I nigdy tego nie zapiszę, jak widać. O, proszę. Wystąpił błąd podczas zapisywania twojego filmu. Spróbujemy. Spróbuj jeszcze tam za 5 sekund, no ale zniknął napis. Nie możemy zapisać twojego filmu. A dlaczego nie możecie? Cenzura nie pozwala? No bo ja innego powodu nie widzę. Niby dlaczego nie możecie zapisać. Dodam, że ja od 2 września dwa razy w tygodniu, czyli w środę udostępniam filmy dotyczące oszustw urzędników, a w soboty dotyczące oszustw w wielkiej grze. I nigdy z czymś takim się nie spotkałem. A akurat przy tym nagraniu komuś coś się nie spodobało. Ciekawe co. Ale kto sobie obejrzy, to może sobie sam domyśli się, o co tu chodzi. Przecież ja nie będę nieskromnie zgadywał, bo a nuż faktycznie chodzi o to, co podejrzewam, no ale może się mylę, może jest inny powód. W każdym razie, tak jak powiedziałem, prawie, no dzisiaj jest 2 stycznia, czyli o, wystąpił błąd podczas zapisywania tego filmu, spróbujemy jeszcze za 5 sekund. No i spróbuj jeszcze raz. No to próbuję. Nie możemy zapisać twojego filmu. Okej. Okay. Innej możliwości nie mam. No to daję okej. Okay. I z uporem maniaka próbuję jeszcze raz zapisać. A nuż się uda. Ja uda się. Ja już to przerabiałem wielokrotnie. Wystąpił błąd podczas zapisywania twojego filmu. Spróbujemy jeszcze raz za 5 sekund. No i za chwilę się pojawi. O, spróbuj jeszcze raz. No to próbuję. No i oczywiście się nie udało. No i żeby nie było żadnych wątpliwości, to jeszcze po raz trzeci nawet spróbuję. Zapisz. A długo mu tym razem idzie. Czyżby naprawdę się starał to zapisać? Wystąpił błąd podczas zapisywania twojego filmu. Spróbujemy jeszcze raz za 5 sekund. Spróbuj jeszcze raz. No i za chwilę jak się pokaże, to ok.
a nie będzie możliwość ponowienia. No o właśnie, spróbuj jeszcze raz. No to próbuję. I co to dało? Nie możemy zapisać. No proszę, niczym prorok jakiś przewidziałem, że będzie coś takiego. To myślę, że tych prób już wystarczy, bo ja już to przez cały tydzień ćwiczyłem, także nie łudźmy się, że to coś da. No to chyba jest to ewidentny przykład cenzury w internecie, no bo coż by to innego było? Innych powodów nie widzę, limitu znaków nie przekroczyłem, a co ciekawe, to zostało przyjęte i po pewnym czasie przez przypadek zauważyłem, że tego opisu nie ma. Tak to byłbym w błogiej nieświadomości, że cokolwiek tu nie pasuje. Liczyłbym, że udostępniłem film z porządnym opisem, a opisu nie ma. Pytanie brzmi dlaczego? No jeszcze raz spróbujmy. Niech wszyscy się przekonają, że to nie są żarty, ale klasyczna cenzura. Coś w tym tekście się nie podoba. Co to nie wiem. Spróbuj jeszcze raz za 5 sekund. Spróbuj jeszcze raz. No to próbuję. Ale po raz ostatni. No i co? Nie możemy zapisać twojego filmu. A dlaczego? Bo jakiś cenzor sobie nie życzy, żebym takie rzeczy pisał. A przecież internet jest rzekomo u nas wolny od cenzury. Właśnie, rzekomo. No to ja tyle. Pozdrawiam wszystkich. Wszystkiego najlepszego. Życzę w nowym roku. Nagrany teraz film dołączę do filmu sprzed tygodnia, żeby każdy mógł zobaczyć, jak to w naszym państwie zarządów Prawa i Sprawiedliwości dochodzi aż do takich rzeczy, że nawet w internecie nie ma wolności. Bez komentarza. To nagranie dokumentuje sabotaż przy udostępnianiu filmu z jutrzejszej rocznicy, 25. mszy, którą jako ostatnią we Wrocławiu odprawił Jan Paweł II. I tak pod ikonką, właśnie tutaj, ta ikona przez ponad półtorej doby była przypisana do tego filmu, którą chyba każdy się zgodzi, jest no, niezwykle myląca. Jeżeli nawet tytuł brzmi Ostatnia Msza Święta Jana Pawła II we Wrocławiu, 25. rocznica, to jak jako zwiastun tego nagrania można było wstawić zdjęcie prominentnych polityków epoki minionej. Na czele tutaj widać prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego czy wojewodę dolnośląskiego Janusza Zalewskiego. No i co się dzieje, gdy ja teraz spróbuję włączyć ten film? No co jest? Idzie. Może dam głos jeszcze. Co, głosu nie ma?
No ale chociaż obraz jest, to ja może wrócę do meritum. A gdy wyszukiwarki poszukamy po samym tytule, czyli tak jak tu jest napisane, bo ja tu miałem ikonkę, no to proszę zobaczyć, co się dzieje. Wychodzimy, tutaj szukamy, no i co mamy? O jest, ostatnia msza święta Jana Pawła II we Wrocławiu. Naciskam. Szuka i co pokazuje? Pokazuje nagranie, które 21 maja udostępniłem i to jest faktycznie msza święta, ale ta moja wersja okrojona. Tytuł jest zupełnie inny. Proszę zobaczyć, jak daleko jestem właściwy. Już w ogóle nie ma nawet tego filmu z budową ołtarza, który ma taki sam tytuł jak to nagranie. Jedziemy dalej. O, nawet jest poprzednia ikonka, która była też przypisana do filmu z budową ołtarza. Taki obrazek był, a do tej tutaj było czarne pole i tylko data i czas nagrania. No ale jakoś udało mi się opanować te ikony, ale teraz nie wiem, jak wykazać, że tutaj dużo, dużo dalej jest to właściwe nagranie, gdzie jest cała transmisja telewizyjna. O, cały dźwięk, cały obraz, wszystko jest. Tak daleko od tego, trzeba poszukać, żeby to znaleźć. Trzeba wiedzieć, że coś takiego tam jest. A mało kto czyta opisy, no i skoro jest napisane, że tak jak tutaj, ostatnia msza święta Jana Pawła II we Wrocławiu, 25. rocznica, no to założy, że chyba to jest wszystko. No bo dzieci są, papież jest, ale to nie jest to, co miało być. No i dopiero teraz, jak tutaj, no to jest ten fragment, co się przed chwilą utwarzał, czyli daleko od początku. To ja może cofnę do początku. Tak to się zaczyna. W dalszym ciągu oklaski i przyjęcie entuzjastyczne, które towarzyszy papieżowi wszędzie tam, gdzie się pokaże, a zwłaszcza w Polsce. Dobrze, to ja tyle. Chyba mam pomysł, jak temu zaradzić, ale trochę to potrwa. Także chciałem udokumentować wersję, która wciąż się pojawia, że nawet ktoś potrafi oszukać wyszukiwarkę. No według mnie to jest niemożliwe. No przecież skoro jest dokładnie tytuł podany, to ja może jeszcze raz pokażę, jak to jest wśród... No właśnie, no w pełnym brzmieniu. Ostatnia msza święta Jana Pawła II we Wrocławiu. No to teraz jak ja to naciskam, to powinno być tamto nagranie, a nie to moje krótkie 33 minuty. No i jeszcze te dzieci na pierwszym planie, to też może nie bardzo się kojarzy, a może nie wszyscy zauważą, że tam z tyłu jest ołtarz. No chciałem jakoś tych dzieci, że tak powiem, wyróżnić za ich postawę podczas tej długiej mszy, ba, jeszcze musieli dojść pieszo wrócić do domu, także długo, długo to trwało. Dobrze, no to ja już nie przedłużam, zaczynam walczyć, jak to się mówi, z materią. Szczęść Boże, a dla pozostałych pozdrawiam, dziękuję.